Generalnie wrzesień, deszcz, rower. A widzowie, co ja będę narzekał? Witam w kolejnym odcinku MyScannersów. Ty zostawiasz łapę w górę i oglądasz odcinek. Widzu, lecimy, nie śpimy. Nie wiem, jak długi to będzie odcinek, bo widzu, kurde, życie jest ciężkie. Life is brutal and full of zasadzkas and... Przywróć grę. Rasmussen, wiadomości dnia. Ninksu, właścicielka ciekawostek KSU, wydała wszystkie oszczędności na olbrzymie przyjęcie dla wszystkich slumpanków w trepach. Niezwykle dobroduszne i niezwykle niemądre. No cóż, happens, zdarza się. Ojej. Połączenie do od konstruktora. Co? Konstruktor? Spotykamy konstruktor, to on. Uszanowania skanerze myśli. Jak zapewnie wiesz, ktoś spośród skanerów jest zdrajcą skaner myśli, który pomaga organizacji terrorystycznej Jutrzenka. Naturalnie nie możemy na to pozwolić. Czy wiesz, że w ciągu kilku miesięcy swego istnienia Jutrzenka zabiła niemal 50 osób? W tym 7 cywili? Ich celem jest wyważenie bram do strefy zewnętrznej. Chcą ocalić naszych obywateli, usuwając jedyną rzecz, która chroni nas przed pewną śmiercią. Strefa zewnętrzna jest pełna niebezpiecznych stworzeń, nie wspominając o tysiącach zewnętrzniaków, którzy tylko czekają, by wziąć miasto szturmem. Cóż, nie martw się zanadto. Mamy sytuację pod kontrolą. Kontaktuję się jedynie ze wszystkimi skanerami myśli, by przypomnieć im o tych faktach. Jeśli zdobędziesz jakiekolwiek informacje o tym zdradzieckim skanerze myśli, proszę, poinformuj nas. Za normalność i umysł! Za normalność i umysł! Dobra, u Raimonda jesteśmy, musimy go dokończyć. Chociaż przetrwamy, mamy jeszcze tego, Brity. I mamy tutaj Benwigta, jest ekspertem od wieków minionych, szanowanym konserwatorem historii. W ciągu ostatnich kilku tygodni jego żona zauważyła, że fascynacja jej męża epoką średniowiecza osiągnęła absurdalny poziom. Dobra, ale na początku tego ziomeczka. Wracamy do ciebie, chłopie. Ty byłeś trochę irritating, ale... Jeśli chcesz, skombinuję ci parę biletów komunikacyjnych, to jedna z zalet moich pracy, potraktuj to jako dowód szacunku. To jak, skombinowałeś mi to, czy dopiero to zrobisz? On ma full to... Nie bierz tego osobiście, a chciałbym. Dobra. W sumie to spierdzieliłem, nie powinienem tego używać od razu, przed tym. No ale trudno, no za mądry to ja nie jestem i wy już o tym wiecie, widzowie. Dobra. Pięknie. Widzę jedno. Jedno. Dobra. Ile jest tych? Jeden, dwa, trzy. Dobra. Oczy. Dobra. Robię najpierw to, bo okej, osobowość mu się przywróciła, zatem jednak go hipnotyzujemy. No dalej. Dobra, udało się. Nie. To najpierw, to pierwsze. Myszki, miki. Dwie, trzy, cztery, pięć. Pięć ich jest. Nie wiem, czy to jest to. No chyba. Dobra, to było to. Nie wiedziałem, czy wystarczy, ale wystarczyło. Wiecie co? Zróbmy... Kurde, o to powinniśmy zrobić teraz. Okej, takie, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chyba. Tak, nie byłem przekonany do końca, ale to było 7. Nie, zróbmy na początku to. No i na sam koniec zostało to, pięknie. Dobra. Bardzo ładnie go wyleczyliśmy. Dużo czasu zostało. Dobrze nam to poszło.
W 100 sekund to naprawdę giga aż sprawnie. Wow, no dobrze. Nie będę się wtrącał w sprawy innych. Czemu uważałem, że mogę tak po prostu mieszać w ludzkich głowach? Lepiej zostawić to specom. Dziękuję za pokazanie mi tego. Skupię się na moich pociągach. Proszę bardzo. Ja lubię pociągi. Ona się trochę stresuje. Pójdźmy do Brytanii. Chowa się przed klientami. Ciekawe dlaczego. Cześć, Brita. Bu, haha, przepraszam. Nie mogłam się powstrzymać, ale się przestraszyłem. Skan umysłu. Mam nadzieję, że dobrze to robię. To wygląda na dom. Nie, to na pewno dom. Mieszkają w nim rodzice Katie, albo może Steffi, ech. Nie. Przepraszam. Nie zna się na kształtach, zapomniała o przyjaciółkach, niespokojna. Nie no, nie zapomniała. Niespokojna jak dla mnie. Ona właśnie wygląda na taką przerażoną. Twarze ludzi, gdy skanują półki i wieszaki. To sklep, w którym pracują. Spójrz, jak ich oczy przesuwają się po mnie, nie zauważając mnie. Czuję się nieważna. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś to zobaczę. Mój pamiętnik. O! Niektóre strony są wyrwane. Byłam wtedy bardzo emocjonalną osobą. Teraz staram się ignorować moje uczucia. Chowa się przed uczuciami. Bierna Brita. Problemy z samooceną doprowadziły Britę do urzeczywistnienia idei, że jest niewidzialna dla innych. Niepoczytalna. 28. Tylko dwa typy. Okej. Okay. I to całkiem proste typy na dodatek. Możemy nawet zacząć cię leczyć, szczerze mówiąc. Wiem, że możesz mnie widzieć, ale wierz mi, nikt inny nie może. Naprawdę mam nadzieję, że twoja maszyna sprawi, że znów stanę się widzialna. Biedna kobieta. Ja chciałem pójść na sekundę tutaj. Jak ty daleko jesteś? 80 stąd. Nie, to ja wracam do ciebie, moja droga. To ja powiem tak, skoro my potrzebujemy tutaj tak naprawdę tylko oczu i myśli, jakby nie patrzeć, oczy i myśli. Możemy osobowość ci ochronić podczas tego dzisiejszego zabiegu. Dobra, uwaga. Oczy, myśli, dobra. Dobra. Oj, dużo tego będzie. 4. 8. Max był. Proszę, jakieś dwa pod rząd. Dobra, jest jedno takie. 5, 8. Znowu. Dobra, weźmy wymrugaj. Dwa namioty. Myszki Miki. Jedna. Ta? Jedna. Dobra, trochę ją podleczyliśmy. 21 już tylko zostało. Czas minął twój dzień roboczy do... Tak. Ale spoko. I osobowość jej nie zeszła, w sensie to był bardzo dobry dzień pracy. Byłoby nas stać na 3 utrzymania, ale stać nas na jeszcze jedno. Jesteśmy w trakcie ostatnich przygotowań do misji ratunkowej. Zaatakujemy w dzień murów. Za 2 dni. Czyli za 2 dni koniec gry. Twoja córka nie stanie się bronią w rękach struktury. Uwolnimy ją, obiecuję. A kiedy to zrobimy, jej puls obali bramy tego miasta. Czyli no, z jednej osoby do drugiej, która chce ją wykorzystać. Mene Widget jest ekspertem od wieków minionych i szanowanym konserwatorem historii. W ciągu ostatnich kilku tygodni jego żona zauważyła, że fascynacja... Ty, ale ten chłop był bliżej. Dlaczego on się przeniósł tutaj? The fuck? No dobra, spoko. W sensie ja nie narzekam, że się przeniósł bliżej, ale to weird. Troszeczkę. Dobra, wracamy do ciebie. Musimy cię wyleczyć. No nieprzyjemnie ją zmroziło tutaj, widzę. No dalej. O, ile jest takich? Jest 2? 2 chyba. 2 tylko widzę. Dobra, nie będzie stresu, łatwo.
Takich widzę więcej. 4, 7, 7 ich jest. Dobra, czas się przywrócił. Muszę zrobić oczy, ale oczy i tak na zapas będą tutaj. Dobra, namiot i dwa te. Zaraz się odmrożą wszystkie oczy, zatem CCC chyba 3 razy. Nie, dobra. To i 2 razy C. Dobra, zajebisty wybór zrobiłem. Tutaj są tak, 3. 4 są takie. Dawaj mi oczy. Dobra, i tutaj C było. Szkoda, że osoba się zejdzie tutaj już, no ale nic na to nie poradzimy. Zajebiście, 2 razy C na końcu. Namiocik taki. Zachopnij to zrobimy szybciutko. Dobra. Będziemy musieli osobowość przywrócić, ale to jest problem na później, nie? Lepiej zrobić to, oczy w sumie będzie lepiej zrobić. Namiot i dwa takie. Pięknie. C i dwa namioty. Dobra, i zostały tylko takie. Będzie trzeba jej osobowość przywrócić niestety. Tamta droga jest najprostsza. Dobra. Nie to. Widzę jedno. Dwa. Dwa widzę tylko. Dobra, i ostatni raz. Widzę 3, 4, 5, 6 ich jest. Dobra, wyleczyliśmy ją. 110 sekund na 111, ale dobrze poszło. Dużo tego było do zrobienia. Terapia ukończona, 15k poków. Mam nadzieję, że pewność się pani odzyskała. Och, widzę swoje dłonie. Znów tu jestem. Wiesz mi, to dziwne uczucie zniknąć i potem wrócić. Muszę przyznać, że powoli się do tego przyzwyczajałam, ale tak jest lepiej. Znacznie lepiej. Koniec z chowaniem się. Proszę bardzo. Pójdźmy do niego. I możemy od razu kolejnego pacjenta też przesłuchać po tym. Chyba, że będziemy chcieli go wyleczyć. Wasza miłość, wyzwaliście mnie. Jakie są wasze rozkazy? Skan umysłu. Tak, wasza wysokość. Zrobię, co każecie. No, chłop totalnie tutaj w larpem poleciał. Gorąca smoła, jeśli ktoś nieproszony zjawi się pod bramami, po prostu przewrócimy karki, ugotujemy im twarze. Makabryczne pomysły trochę. Widać, że średniowiecze. Mój miecz półtora ręczny, piękny i zabójczy, w sprawnych dłoniach sporo walczyłem na miecze. Na polu walki moi przeciwnicy nie byli wystarczająco sprawni. Utalentowany wojownik. Urojenia? Kurwa, może ja chciałem go docenić. Poczciwi mieszkańcy naszego królestwa uprawiają nasze ziemie, budują nasze domy, wychowują nasze dzieci. Będę ich ochraniać za wszelką cenę. Opiekuńczy. Chmura ognistych strzał płynąca bezszelestnie po nocnym niebie, jak one spadają na naszych wrogów, jedna po drugiej, jak kara od Boga. Wrogowie zasługują na śmierć. Kołczan pełen strzał, wyjęcie strzały, naciągnięcie łuku i strzelanie do celu to bardzo satysfakcjonujące uczucie. Zafascynowany łucznictwem. Dobra, chłopie, jesteś trochę Wydaje się, że fascynacja Bene Widgeta, czasami średniowiecza zawodnego życiem, wierzy, że jest wojownikiem, który równał w średniowieczu. Jest niepoczytalny. Średniowieczyzm? Nie, eratyczny. 34 typy. O kurwa, i to jakie ciężkie, o matko. Dlatego to ja chyba będę chciał usuwanie wszystkiego. No. Przykro mi, że jeśli was zawiodę, wasza miłość, zrobię co w mojej mocy, by wam to wynagrodzić. Ofiaruję wam moje życie, czekam na rozkazy. Good, 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 good. Idziemy do kolejnej osoby. O, akurat 40, pięknie. Moja droga, co u ciebie? Ach, pierwszy raz. Przychodzisz przeprowadzić wywiad z przeprowadzającą wywiady, to będzie ciekawe. Przysła się do ciebie i kładzie dłonie na twoich, jej paznokcie dotykają twoich rąk. Pozwól jej. Pochyla się i liże twój policzek. To trochę weird. Ty i ja należymy do tego samego gatunku. Ja też studiuję moje podmioty badań, zanim osuszę ich umysł z informacji. Identyczna procedura jak ta skanera myśli, prawda?
Tak, to prawda. Rozdziera twoją koszulę i wbija ci szpony w ciało. O kurwa, liże cię i gryzie. Przepraszam, dzieciaki. Nie powinniście tego widzieć. Ludzie stają się emocjonalnie odrętwiali w moim towarzystwie. Ja zmieniałem im osobowość. Słyszałem, że to samo można powiedzieć o twoich terapiach. Tak, to prawda. Dziękuję ci za twoją szczerość, skanerze. A teraz odchyl się do tyłu i zrelaksuj. Uwalnia swoje wewnętrzne zwierzę i bardzo, bardzo delikatnie kaleczy twoje ciało. Minus 100 czasu! Koniec dnia 40. Utrzymanie minus 8 kapoków. Cześć! Chciałem ci podziękować, że to zmieniło moje życie. Doprawdy nie wiem, jak ci dziękować. Wysłałem ci mały prezent na dowód mojej wdzięczności. Otwórz paczkę. W środku jest połowa wisiorka przedstawiającego ducha w kształcie serca. O, kochane. Wiadomości dnia. Drodzy obywatele struktury, jutro jest Dzień Murów. Wszyscy mają wolne i wszystko będzie zamknięte, więc pamiętajcie, by zrobić wasze zakupy dzisiaj. Dzięki, mordo, za info. O, ona się przeniosła tutaj gdzieś dalej. I obok niej jest ceniony projektant gier Richard Del Romeo, jeden z najbardziej znanych cyfrowej gry karcianej Power Hand. Romeo, jak ten od Duma, co nie? Najlepiej sprzedającej się gry wszechczasów. Jego pycha osiągnęła nowy poziom, gdy zdecydował się zająć się. Wróćmy do niej, do... Co u ciebie, dziewczyno? A, tak, i dzisiaj, widzowie, muszę odkryć sobie wreszcie, najwyższa pora już przyszła na to. Żeby to odkryć, to muszę wybudować 10 kapoków, będzie mnie stać na życie. No, trzeba to wreszcie odkryć. Ty! Są nowe typy osobowości! O kurde! Stroboszoker? I hemoliazator. Dobra, to musimy... To odblokować też, I guess? Będziemy musieli kogoś wyleczyć zaraz. To 5 kapoków kosztuje. Ty, nowe typy osobowości, tego jeszcze nie było. Ten ma jeden z tych nowych typów. O kurde. Polećmy do niego i weźmy go tego. Wyczyśćmy. Dobra, zatem jak chcemy go wyczyścić? No ja głównie ten chcę go wyczyścić. To. Antystresowywacz jeszcze by się przydał. Oprócz tego, co mogę mu zrobić? Mogę mu to zrobić i mogę mu zrobić jeszcze... O, te słowa. To mogę ci, mordo, zrobić. Ty, jego nie da się zahipnotyzować, fest. No dalej. Ja pierdzielę, ale on jest ciężki do zahipnotyzowania. Jezu, ale to długo zajęło. Ty, czemu to nie schodzi do końca? Powalone, czemu to tak nie działa? Dobra, co, jakie masz oczy? C i dwa tego. No i super, kolejne zmarszliny. I co, tylko dwa mogę mu usunąć. No to szczerze mówiąc troszeczkę słabo to tak wychodzi. Ciężko będzie go wyleczyć, szczerze mówiąc. Ale się go ciężko hipnotyzuje, pajaca. No dalej! No dalej! Ja pierdzielę, ale to było ciężko go zahipnotyzować. I co, timer nie schodzi na tym? Nie wierzę. Nie wierzę w to. No dobra, oczy mu zróbmy. C i C. Tak, wiem, że przywraca mu osobowość, mimo że ma dużo, ale potrzebuje to zrobić, ale ciężki pacjent fest. Ja pierdzielę, jaki ten labirynt jego jest ciężki. No i kij. No i kij, nic mu nie zrobiłem. 27 mu zostało. Minus tego. O matko.
Dobra, widzowie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zobaczymy, czy jutro będzie koniec gry, czy co się wydarzy. A zatem, jutro Dzień Murów. Masz coś zaplanowane? Żartuję. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, skaner. No, zobaczymy. Koniec dnia 41, utrzymanie minus 8 kapoków. Ale to byłoby na tyle, widzowie. Dzień Murów będzie dopiero jutro. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami. Pa, cześć.